Witajcie na kanale Travel Like. Zapraszamy Was na nasz drugi dzień w Tokio, a zarazem drugiego vloga z naszej japońskiej serii. W tym odcinku zjemy nasze pierwsze sushi w Japonii, które było dość niecodziennym doświadczeniem pod każdym względem. Spróbowaliśmy śmiertelnie trującej ryby, zaszokował nas futurystyczny sposób zamawiania, ceny, ale też samo sushi, bo zdaliśmy sobie sprawę z tego, że w Japonii nie ma takiego sushi, jakie znamy w Europie. Ale o tym za chwilę. Oprócz tego odwiedzimy Sensoji, czyli najstarszą świątynię buddyjską w Tokio, odwiedzimy darmowy taras widokowy, a wieczorem wybierzemy się do jednego z najbardziej klimatycznych miejsc w Tokio, gdzie pierwszy raz spróbujemy sake i szaszłyków w yakitori oraz spędzimy szalony wieczór wśród Japończyków. Zapraszamy do oglądania i nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, żeby zobaczyć pierwszy odcinek z Tokio, a także kolejne, które pojawią się już niedługo. Tego vloga zaczniemy nieco od środka, czyli od obiadu, bo wiemy, że na pewno najbardziej ciekawią Was nasze pierwsze wrażenia z japońskiego sushi. Na pierwszy raz wybraliśmy się do popularnej sieciówki Kura Sushi. Niech słowo sieciówka Was tu nie zmyli. W Europie omijamy takie miejsca, ale w Japonii poziom gastronomii ogólnie jest bardzo wysoki, więc mamy pewność, że nawet tutaj można zjeść naprawdę dobrze. Słyszeliśmy też opinię, że nie warto stać w kolejkach, gdyż różnica w jakości między miejscami bardzo popularnymi, a tymi mniej uczęszczanymi często nie jest warta utraty drogocennego wakacyjnego czasu. Całe doświadczenie było dość niecodzienne. Na wejściu otrzymujemy paragon z numerem stolika. Na dolnej taśmie jechały dania, które można było sobie wziąć bez wcześniejszego zamawiania. Z kolei na tablecie, który cały czas mówił do nas po japońsku, zamawiało się sushi, które przyjeżdżało na górnej taśmie. Udało nam się zamówić i to był właśnie ten moment, w którym zdaliśmy sobie sprawę, że w Japonii praktycznie nie jadają tego, co my w Europie znamy jako sushi, czyli rolek. Japończycy jedzą w większości samo nigiri. Choć była to sieciówka, sushi było pyszne. Świeże, miękkie i smaczne, o wiele lepsze niż w Europie. Pozytywnie zaskoczyły nas również ceny. Za dwa nigiri z ogromną ilością ryby płaciliśmy 4 zł. Polecamy Wam tutaj również spróbować mięciutkich krewetek w tempurze. Poszukujący mocniejszych wrażeń mogą zamówić słynną rybę fugu. Jeżeli przyrządzi się ją niewłaściwie, to toksyna sparaliżuje nasze mięśnie, doprowadzając do uduszenia, o czym niestety przekonuje się około 300 osób rocznie. Z innych ciekawostek, ten kto oglądał nasz pierwszy dzień w Japonii, ten już wie, że w tutejszych restauracjach często mamy w cenie picie za darmo. Tu była to zielona herbata, sprytnie ukryta w stole. Kolejną ciekawostką był system liczenia i sprzątania talerzyków. Na koniec wystarczyło na tablecie kliknąć, że skończyło się jeść i udać się do kasy. Trzeba przyznać, że była to restauracja idealna dla introwertyków i w Japonii jest bardzo wiele takich miejsc, gdzie nie macie praktycznie żadnego kontaktu z obsługą. Za to rano wybraliśmy się do Sensoji, najstarszej świątyni buddyjskiej w Tokio. Zanim jednak do niej dotrzemy, rzućmy okiem na charakterystyczną siedzibę browaru Asahi, przypominającą złotego, zresztą zobaczcie sami. Obok znajduje się też Tokyo Skytree, niegdyś najwyższa budowla na świecie o wysokości 634 metrów. Zbliżając się uliczkami Asakusy do buddyjskiej świątyni Sensoji, przechodzimy najpierw przez robiącą wrażenie bramę grzmotów, ozdobioną posągami Fujina i Raijina, szintoistycznych bogów wiatru i grzmotu. Do głównego pawilonu prowadzi ulica Nakamise-dori z mnóstwem sklepików, gdzie można zaopatrzyć się w typowo japońskie pamiątki. Od uroczych figurek maneki Neko po tradycyjne japońskie wachlarze oraz zestawy pałeczek. Różnorodność sprawi, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. W bocznych uliczkach odchodzących od Nakamise-dori znajdziecie również wiele restauracji serwujących tradycyjne japońskie dania. Według legendy w roku 628 dwóch braci wyłowiło z rzeki posążek nieznanej im postaci. Choć wrzucali go z powrotem do wody i zmieniali miejsce połowu, wciąż wyławiali tą samą statuetkę. Dopiero wódz ich wioski rozpoznał, że to posążek bogini miłosierdzia. Przerobił swój dom na małą świątynię, która dała początek Sensoji. W centralnej części placu uwagę zwraca wielka misa do palenia kadzideł o nazwie Jokoro. Według buddyjskich wierzeń rytuał ten ma służyć oczyszczeniu, a dym pomaga rzekomo w leczeniu chorych partii ciała.
Omikuji to kolejna japońska tradycja, której możecie doświadczyć odwiedzając świątynię Sensoji. By wyciągnąć swoją wróżbę, wrzucacie 100 jenów do metalowego pojemniczka i losujecie patyczek. Szukacie tego samego znaczka na szufladce, co nie jest łatwe, bo dla nas wszystkie znaczki wyglądają bardzo podobnie, a szufladek jest masa. Gdy odnajdziecie szufladkę, wyciągacie z niej przepowiednię. Co ciekawe, ze względu na ilość turystów, przepowiednie przetłumaczono również na język angielski. W zależności od losu możemy natrafić na całe spektrum wróżb, od wielkiego do małego szczęścia i ich negatywnych odpowiedników. Jeśli przepowiednia jest dobra, trzeba ją zatrzymać, a jeśli zła, zawijamy i wieszamy ją w specjalnie wyznaczonym miejscu. Co ciekawe, nam los chyba sprzyjał. 2 razy wylosowaliśmy tę samą najlepszą wróżbę. Wieczorem pojechaliśmy na taras widokowy w bliźniaczych wieżach Tokyo Metropolitan Government Building. Windą wjedziemy aż na 45 piętro, znajdujące się na wysokości 202 metrów. Rozpościera się stąd piękny widok na całe Tokio. Co ważne, taras jest darmowy. Nie mieliśmy dużych oczekiwań, a okazało się, że jest to naprawdę interesująca atrakcja i warto tu przyjechać. A najlepiej po zachodzie słońca. Przed wizytą sprawdźcie koniecznie, czy otwarty jest taras w wieży północnej czy południowej. Następnie wybraliśmy się do jednego z najbardziej klimatycznych miejsc z Tokio, czyli Omoide Yokocho, znane też pod nazwą Memory Lane. Jest to wąska uliczka wypełniona ponad 400 malutkimi barami, które serwują yakitori, czyli szaszłyki z grilla. Miejsce jest nieco turystyczne, ale wydaje się być przy tym dość autentyczne. Widać, że sporo Japończyków przychodzi tutaj po pracy coś zjeść i nieco się rozerwać. Nie zdarza nam się to nigdy i miejsca, w których jemy, nigdy nie są dziełem przypadku, bo wszystko planujemy wcześniej, żeby mieć pewność, że będziemy mieli Wam do polecenia najlepsze restauracje. Przed każdą podróżą robimy długi research i zapisujemy sobie na mapie, gdzie będziemy jeść. Ale nie tym razem. Do dzisiaj nie znamy nazwy restauracji, w jakiej zjedliśmy. Google Maps nie działa w tej uliczce prawie w ogóle, więc trzeba słuchać się swojego nosa i iść tam, skąd ładnie pachnie, ale przede wszystkim, gdzie jest wolne miejsce, bo to głównie z tym jest problem. Udało nam się dorwać 2 ostatnie miejsca w malutkim barze, gdzie zjedliśmy pyszne yakitori i spędziliśmy wspaniały wieczór w naprawdę autentycznej atmosferze. Pierwszy raz spróbowaliśmy też sake. W Polsce panuje przekonanie, że sake to wódka, ale tak naprawdę jest to wino ryżowe. Ma specyficzny smak i jesteśmy przekonani, że jest to smak nabyty. Nam posmakowało dopiero po kilku razach i pod koniec tego wyjazdu naprawdę polubiliśmy się z sake. Spróbowaliśmy tu wielu dziwnych rzeczy i słyszeliśmy, jak jednemu Amerykaninowi proponują szaszłyk z macicy, ale co ciekawe, Japonia była pierwszym azjatyckim krajem, w którym nie doświadczyliśmy zatrucia pokarmowego, mimo że jedliśmy sporo dziwnych rzeczy, często surowych. Musicie wiedzieć, że standardy żywności w Japonii są tak wysokie, że podają tutaj nawet sashimi z surowego kurczaka. Popularna dzielnica Shinjuku nieco szokuje po zmroku. Gdy wyszliśmy z naszej uliczki, była już 23 i przeżyliśmy zderzenie z rzeczywistością. Wszędzie mocno pijani Japończycy leżeli na ulicach, niektórzy w swoich garniturach spali na chodniku. Tokio po zmroku naprawdę zmienia swoje oblicze i nie przypomina poukładanej Japonii za dnia. Tego wieczoru udaliśmy się w jeszcze jedno miejsce, czyli do dzielnicy Golden Guy. Są to wąskie uliczki z malutkimi barami, gdzie często płaci się przy wejściu i można bawić się przez całą noc. Było to dużo bardziej imprezowo niż w poprzednim miejscu, więc jeśli nastawiacie się bardziej na jedzenie, polecamy raczej poprzednią lokalizację.
My już sobie odpuściliśmy, bo chcieliśmy zdążyć na metro, które między północą a 5 rano w Tokio nie jeździ. Za to taksówki są bardzo drogie i mało kto z nich korzysta, więc warto mieć to na uwadze, planując wieczór na mieście. Tak zakończył się nasz kolejny dzień w Tokio, ale odcinków z tego miasta będzie sporo, więc zachęcamy Was do subskrypcji i śledzenia całej serii z Japonii, bo w każdym z filmów będziemy eksplorować najfajniejsze atrakcje i odkrywać japońskie restauracje. Do zobaczenia i nie zapomnijcie o łapkach w górę, tak żeby nasz mały kanał mógł się rozwijać.